Witamy Państwa serdecznie w Energy Gas Polska. Chcielibyśmy zaprezentować montaż instalacji gazowej do Volvo model S80 z silnikiem 3.2, moc to 243 konie, a auto jest z 2010 roku. Tutaj oczywiście pod maską została zamontowana instalacja gazowa BRC Sequent Plug and Drive. Pod maską komponenty instalacji praktycznie są niewidoczne, bo tutaj auto jest w znaczący sposób zabudowane, ale powiem Państwu pokrótce, gdzie co zostało zamontowane. Wszystkie podzespoły od instalacji gazowej praktycznie są zamontowane tutaj na podszyby. Tam znajduje się reduktor, filtry oraz komputer. Jeżeli chodzi o wtryskiwacze, są one widoczne tutaj pod osłoną silnika. Są to dwie iskry wtryskiwaczy gazowych BRC, dopasowanych oczywiście tutaj wydajnościowo do mocy tego silnika. No i oczywiście po zamknięciu tej pokrywy są one całkowicie niewidoczne, to się nam tutaj bardzo pięknie chowa. Więc jeżeli ktoś otworzy maskę, spojrzy, tak naprawdę żadnych elementów instalacji na pierwszy rzut oka tutaj nie zobaczy. Główny powód montażu instalacji gazowej to jest wysokie spalanie, no bo tutaj jednostka 3.2 już swoje spalić musi. Spala 14 litrów benzyny, po montażu będzie paliło około 16 litrów gazu, co zapewni nam oszczędności 380 zł na 1000 km. Wcześniej właściciel wydawał 700 zł na benzynę, teraz będzie wydał jakieś 320 zł na gaz. Przejdziemy teraz dalej. Przełącznik został zamontowany w konsoli środkowej. Oczywiście jest to miejsce wybrane przez klienta. Bardzo fajnie on się tam komponuje i normalnie jest niewidoczny. Można go również tutaj zakryć tą przysłoną. Jeżeli chodzi o wlew, tutaj widzimy wlew został zamontowany pełnowymiarowy pod klapką wlewu paliwa. Nie wymaga stosowania dokręcanej przejściówki, wystarczy odkręcić ten czarny koreczek i po zatankowaniu oczywiście go wkręcić z powrotem. Po zamknięciu klapki całkowicie niewidoczny, bardzo fajna opcja. Ostatni element to zbiornik. Został tutaj zamontowany maksymalnie duży zbiornik. Już Państwu pokażę, jak to wygląda. Jest to zbiornik 48-litrowy. Pozwoli on tutaj na zasięg auta na poziomie 250 km w cyklu miejskim. Podsumowując, koszt montażu instalacji gazowej do tego modelu to jest 4600 zł. Zwrot kosztu następuje bardzo szybko, bo już po 12 tysiącach km, więc wynik jest rewelacyjny. A auto oczywiście w pełnym zakresie obrotów i obciążeń po przełączeniu pracuje na gazie bez konieczności dociskiwania benzyny, więc to idealny silnik do montażu instalacji gazowej. Dziękuję Państwu serdecznie i zapraszam do skorzystania z usług Energy Gas Polska.